Siema, witam was trochę w testowaniu skateparków, trochę w powrocie do przyszłości. Jestem właśnie z Jakubem na skateparku, który, uwaga, uwaga... Jesteśmy pod Warszawą, tak zwane Michałowice. Skatepark wygląda tak, Kuba jakieś kręcioły wali. Bije 7-2 flip na piramidzie. No, skatepark jest generalnie z tego okresu, gdzie skateparki były metalowo-plastikowe, że tak powiem, bo inaczej tego nie nazwę. Są rurki, jest piękna, ale to przepiękna fontanna. Na tym skateparku w ogóle byłem kiedyś tylko raz, albo z dwa. I jak było straszliwe gorąco, to się kąpałem w tej fontannie. Jak jechałem tutaj z Kubą, to Kuba powiedział: no, mam zdjęcie w tej fontannie, jak się kąpaliśmy, więc ciekawostka. No, pokażę wam ten skatepark. Później jedziemy na drugi. Więc dzisiaj testujemy to, co zostało nam się pod Warszawą. Niektóre przeszkody wyglądają ciekawie. Ta rurka w dół, tutaj się da akurat jeździć. Tylko że nie mamy świeczki, ona jest... Totalnie mam wrażenie, że na tym skateparku nikt nie jeździ. Oprócz Kuby, bo robi 7-2 flipa. Ja pierdzielę, 7-2 flipa zobaczyć na własne oczy. Niesamowite. Dawaj tego kręcioła za podaj. Taki, jakaś szalona przeszkoda z murkiem. No tylko, że tu się nie da jeździć. Wskoczyłem na fitki, to się zatrzymałem. Rurka jeszcze jedna. Naprawdę, fajne miejsce. Już niestety rozwalone. Ale jakby ktoś to naprawił... Ale motywacji dostałeś na lądowanie, teraz robisz. No naprawdę, przepiękne to było. W ogóle bardzo, bardzo... Miejscowa taka bardzo, że tak powiem, urokliwa. Obok szkoła, cisza, spokój. Co prawda słaba pogoda, ale jest git. Yo! Beton wynagradza. Mistrz manuali. Dobra, nie chce nam się już tutaj jeździć. Pojeździliśmy chyba z dobre 20 minut, może 30. Wrócimy tutaj z większą ekipą. Skatepark oceniam na fajny, ale do naprawy i do poświadkowania, bo przeszkody są nieśliskie. Ale widzieliście, że można jeździć. Jedziemy na drugi skatepark, na którym jeździliśmy też z dobre 8 lat temu, albo 7, coś takiego. Dobra, poprosiłem ziomeczka, żeby zrobił trik, bo my już się zmęczyliśmy. Oj, trójeczka jednak. Widziałem, jak wsadził fajnego varial flipa i go poprosiłem, żeby zrobił jeszcze raz pod nagrywkę. Też jest ta zasada, że ten skatepark jest po prostu straszliwie rozwalony. Jesteśmy w ogóle w Raszynie, bo nawet nie powiedziałem. Yo! Tutaj mamy ekipę lokalców. Jestem zaskoczony. Dawaj, żółwia! Nie, no, moim zdaniem kozacki. Jestem w ogóle zaskoczony, że tu jest tyle skate'ów na takim skateparku rozwalonym. Więcej niż u mnie na Bemowie, na lokalnym skateparku tak naprawdę. Ale jest... No, pokażę wam, co tu jest rozwalone. Jesteśmy, kurczę, w Raszynie. A może ten filmik sprawi, że ten skatepark zostanie naprawiony. Patrzcie na to. To jest szczelina na tyle, na jeździe. Tam jest taka dziura, że na ludzie w tę deskę wpada. Tutaj, patrzcie na to. Jo, dupie! Ile tutaj jest dziury? Wszędzie to są takie dziury, co tutaj pokazywać? Wotę na naprawę skateparku. Nie wiem, do kogo mam to wysłać, ale wyślijcie ten filmik do kogoś, kto chce zostać prezydentem miasta i żeby coś tutaj zrobił. To jest szpara na miarę podjazdu. Cały but mi się zmieścił w nią, rozumiecie to? Cały but mi się zmieścił. Tam żula nie ma pod tym, nie? Ale to jest dobra miejscówka na spanko.
Jeżeli przyjeżdżacie do Warszawy na deskę i noclegowni nie macie, no to w ciepłe miesiące Raszyn Vita obok pizza, więc pachnie, zapachy są.